Na przykładzie popularnej pozycji 90-90 wyjaśnię Ci, dlaczego na jednej stronie czujesz się lepiej niż na drugiej, jak to wyrównać i odbudować symetrię w swoim ciele. Zapraszam! Pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że ludzkie ciało jest asymetryczne, kiedy poznałem metodę Postural Restoration. Wzorzec left ASC sprawia, że miednica jest bardziej przekręcona do prawej strony i w efekcie mamy lepszą rotację wewnętrzną prawego biodra, lepszą rotację zewnętrzną lewego biodra, większe napięcie po prawej stronie brzucha i większe rozciągnięcie po lewej stronie brzucha. Kiedy siedzisz w pozycji z prawą nogą za sobą i lewą nogą przed sobą, idealnie wpasowujesz się we wzorzec left ASC. Oto program, dzięki któremu odbudujesz symetrię w swoim ciele. Prawa noga za tobą reprezentuje lepszą rotację wewnętrzną niż zewnętrzną i dlatego kiedy siedzisz odwrotnie, to często zdarza się, że prawe kolano odstaje od podłogi. Jest to głównie spowodowane nadmiernym napięciem mięśni po stronie wewnętrznej uda i zbyt małej aktywności mięśniowej po stronie prawego pośladkowego wielkiego. Stań przy biurku lub blacie z taśmą oporową między kolanami i prawą stopą na kilkucentymetrowym bloczku. Może to być książka. Połóż dłonie na powierzchni przed sobą i zaokrąglij plecy. Trzymając plecy zaokrąglone, przesuń lewe biodro do tyłu, a prawe kolano do przodu. Większość ciężaru powinna spoczywać na lewej nodze, około lewego śródstopia lewej pięty. Utrzymując tę pozycję, odwiedź prawe kolano do zewnątrz, wbrew oporowi taśmy. Trzymaj wewnętrzną część prawej stopy płasko na bloku. Powinieneś czuć napięcie mięśni po zewnętrznej stronie prawego biodra, prawy tyłek. Utrzymaj tę pozycję podczas wykonywania 4-5 głębokich oddechów. Wdech przez nos i dłuższy wydech przez usta. Odpocznij chwilę i powtórz całość jeszcze 4 razy. Nadmierne napięcie mięśni łańcucha left ASC jest dla Ciebie już tak nawykowe, że nie potrafisz choć na chwilę przestać ich napinać, żeby włączyć te same mięśnie po stronie right ASC i odbudować symetrię w ciele. Lewa noga przed Tobą reprezentuje lepszą rotację zewnętrzną niż wewnętrzną i dlatego jak siedzisz odwrotnie, to często zdarza się, że nie możesz już zejść niżej lewym pośladkiem do podłogi. Żeby lewe biodro zeszło niżej, musisz zwiększyć aktywność mięśni po stronie wewnętrznej uda i z tylnej części uda. Połóż się na plecach ze stopami opartymi płasko o ścianę oraz kolanami i biodrami zgiętymi pod kątem 90 stopni. Umieść yoga blok lub książkę pomiędzy kolanami. Wdychaj przez nos i wydychaj ustami, przechylając miednicę tak, aby kość ogonowa była lekko uniesiona nad matę. Trzymaj plecy płasko na podłodze. Utrzymując uniesienie bioder, przesuń lewe biodro w dół, czyli lewe kolano w dół, a prawe biodro w górę, czyli prawe kolano w górę. Tak, aby prawe kolano znajdowało się nieco powyżej lewego. Powoli odrywaj zgiętą prawą nogę ze ściany, tak, aby prawe udo znalazło się bliżej klatki piersiowej. I z powrotem odkładaj ją na ścianę. Powinieneś czuć mięśnie z tyłu lewego uda i po wewnętrznej stronie. Wykonaj 3 serie po 10 powtórzeń, czyli odrywania prawej nogi od ściany i z powrotem jej odkładania, w międzyczasie swobodnie oddychaj. Kolejnym problemem jest mała aktywność mięśni skośnych wewnętrznych brzucha i mięśni poprzecznych po lewej stronie. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby wydychać bardziej prawą stroną brzucha i otwierać bardziej lewe żebra na wdechu. Musimy odwrócić tę sekwencję. Połóż się na plecach ze stopami opartymi płasko o ścianę oraz kolanami i biodrami zgiętymi pod kątem 90 stopni. Umieść yoga blok lub książkę pomiędzy kolanami. Umieść prawą rękę nad głową i balon w lewej ręce. Wdychaj przez nos i wydychaj ustami, przechylając miednicę tak, aby kość ogonowa była lekko uniesiona nad matą. Trzymaj plecy płasko na podłodze. Wciśnij lewe kolano do yoga bloka
a następnie przesuń lewe kolano w dół tak, aby znalazło się niżej niż prawe, bez poruszania się stopami na ścianie. Powinieneś czuć napięcie po wewnętrznej stronie lewego uda. Generalnie powinieneś się czuć także cięższy ogólnie po lewej stronie. Z lewym kolanem przesuniętym w dół oderwij prawą stopę ze ściany. Powinieneś czuć napięcie z tylnej części lewego uda. Utrzymuj tę pozycję przez resztę ćwiczenia. Teraz wdychaj przez nos i powoli wydmuchuj całe powietrze do balona. Zatrzymaj się na 3 sekundy, trzymając język na podniebieniu, aby zapobiec przepływowi powietrza z balonu. Bez ściskania szyjki balonu, trzymaj język na podniebieniu i wdychaj ponownie przez nos. Powoli nadmuchuj balon, stabilizując go dłonią, żeby nie wypadł. Nie napinaj szyi ani policzków podczas dmuchania. Po 4 wdechu ściśnij szyjkę balona, wyjmij go z ust, wypuść powietrze z balona. Zrelaksuj się i powtórz sekwencję jeszcze 4 razy. Przede wszystkim dziękuję bardzo, że udało Ci się dotrzeć do tego momentu odcinka. Subskrybuj kanał Na Zdrowie. Czy te ćwiczenia przyczynią się do tego, że będę bardziej symetryczną osobą na co dzień? Myślę, że tak. Dlatego, że jeżeli jesteś nadmiernie napięty we wzorcu Left AC i nigdy nie możesz tego wyciszyć, żeby zwiększyć napięcie we wzorcu Right AC, to tak naprawdę nigdy nie możesz nawet poczuć się, jak to jest być prosto. Więc jeżeli dzięki tym ćwiczeniom poczujesz, jak to jest być prosto, a później będziesz spędzać czas w tych pozycjach częściej i częściej, to w pewnym momencie staną się one dla Ciebie nawykowe i normalne. I odbudujesz symetrię w swoim ciele. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy Wam się podobało i jaki byście chcieli temat na kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Na zdrowie. Artur Karapetian.